Pogrzeb kardynała. List od papieża. Msza pogrzebowa kardynała Mariana Jaworskiego w Kalwarii Lizebrzydowskiej. List od papieża. Msza świętego. Z obrzędem ostatniego pożegnania kardynału Mariana Jaworskiego rozpoczęła się w Bazylice Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Lizebrzydowskiej. Przewodniczy jej metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Pennacchio odczytał list od papieża Franciszka. Dziękuję Bogu za życie i apostolską posługę tego wiernego świadka Ewangelii, napisał ojciec ŚW. Papież Franciszek podkreślił swoje uznanie dla zasług i zaangażowania kardynała jako profesora teologii i filozofii na katolickich uczelniach w Warszawie, Krakowie i Lwowie. ŚW. Jan Paweł II podkreślał przy różnych okazjach owocną posługę kapłańską i cenny wkład świętej pamięci zmarłego w rozwój nauki katolickiej, napisał. Papież przywołał zawołanie biskupie Mariana Jaworskiego, Michi vivere Christus est, dla mnie żyć to Chrystus, pap. Towarzyszyło mu przez całe życie i wyznaczało jego sposób myślenia, wartościowania i dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i kierunków poszukiwań w wielu dziedzinach, wskazał. Franciszek przypomniał, że kardynał był bliskim przyjacielem Jana Pawła II, któremu przed śmiercią udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Jako filozof i teolog blisko współpracował z papieżem Benedyktem XVI. Mnie łączy z nim data konsystorza w 2001 rok, podczas którego obaj zostaliśmy kardynałami, napisał. Zdaniem papieża, kardynał Jaworski zapisał się w pamięci tych, którzy go znali, jako człowiek niezwykle prawy, szczery i przede wszystkim miłujący Kościół. Pozostawił po sobie godne świadectwo gorliwości kapłańskiej, erudycji, wierności Ewangelii i odpowiedzialności za wspólnotę wierzących, podkreślił. Kardynał Jaworski, zgodnie z własną wolą, spocznie w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Pochowani tam są Michał Zebrzydowski, który wzniósł kaplicę, a także jego małżonka Marianna. Na płycie nagrobnej będzie widniała inskrypcja, Marian kardynał Jaworski, metropolita lwowski, kardynał kalwaryjski. Na ostatnią drogę bernardyni, opiekunowie sanktuarium, ofiarowali zmarłemu kardynałowi ornat z wizerunkiem kalwaryjskiej pani. Przed mszą świętego. W bazylice odbyło się czuwanie modlitewne przy trumnie kardynała. Duchowny zmarł w sobotę wieczorem w Krakowie w wieku 94 lat. Kardynał Jaworski był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej, a od 1991 do 2008 rok. Pierwszym po II wojnie światowej arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. W 1992 rok. Został pierwszym przewodniczącym konferencji Episkopatu Ukrainy. W 2017 rok. Prezydent Andrzej Duda odznaczył kardynała orderem Orła Białego za zasługi dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębianie dialogu ekumenicznego. 10 lat wcześniej krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Duchownego uhonorował prezydent Lech Kaczyński. Otrzymał on też wysokie odznaczenia ukraińskie. Kardynał Jaworski był bardzo silnie związany z kalwaryjskim sanktuarium. Trafił do niego w 1945 rok. Wraz z grupą kleryków Wyższego Seminarium Duchownego przeniesionego ze Lwowa. Ojcowie bernardyni udzieli seminarium gościny. Ostatnią wolą kardynała było spocząć w krypcie kaplicy. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest duchowym centrum Małopolski. Zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich.